Fosa Miejska w Świebodzinie to miejsce wielu koncertów i festiwali. W czasie wakacji świebodziński Dom Kultury troszczy się również o miłośników filmów, organizując seanse na świeżym powietrzu w ramach letniego kina plenerowego. Dzisiaj kolejne kino plenerowe, które organizujemy. Zapraszamy na bajkę Kosmiczny Mecz i później na film kolejna część Kac Vegas. Poprzednio było bardzo dużo ludzi, więc kontynuujemy. Kino plenerowe to specyficzne kino, uzależnione od pogody. Jak do tej pory to wyglądało? No, bywało różnie. Zazwyczaj się udawało, ale tak jak na przykład w tym roku już poprzednie kino musieliśmy odwołać. No wiadomo, jak jest wilgotno, mokro, to nic z tego nie będzie. Natomiast dzisiaj? No dzisiaj jak najbardziej. Pogoda dopisuje, jest ciepło, noc też ciepła się zapowiada, także zapraszamy wszystkich. Ja jako mieszkanka powiatu świebodzińskiego jestem zachwycona tym pomysłem, dlatego że jest to no, w plenerze, super. Dzieci czują się swobodnie, nie trzeba pilnować. Ogólnie jestem zadowolona też z tego powodu, że nie siedzą przy komputerach. Także super pomysł, bardzo jestem wdzięczna takim właśnie inicjatywom, także super pomysł. Myślę, że ten film jest nawet fajny, no i myślę, że będzie się fajnie go oglądało. Czy wcześniej już byłeś w kinie na takim filmie? Nie, ale oglądałem ten film w domu. Myślę, że bardzo fajnie się tutaj Świebodzin zorganizował, że zorganizował taką imprezę. Myślę, że to był nawet dobry pomysł. Już kilka razy brałam udział w takim kinie plenerowym. Uważam, że to dobry pomysł. Fajnie, tak można coś sobie tutaj zjeść. Biletów nie trzeba kupować. I miło spędzić można tutaj czas. Uważam, że jest to świetny pomysł, tym bardziej my przyszliśmy akurat na film dla dzieci, bo przyszłam ze swoimi dziećmi. Także jesteśmy zachwyceni, że zawsze coś nowego i coś innego. Czyli uważa Pani, że to dobry pomysł? Oczywiście, tak? Że tak. A samo miejsce, proszę powiedzieć, dobrze dobrane? Miejsce jest idealne, bo rzadko z tego miejsca się korzysta. Tutaj są czasem koncerty się odbywają, jest miejsce dla dzieci do pobiegania jeszcze przed filmem i trzeba się tylko zabezpieczyć w płyn na komary.